Niesamowita historia w tym meczu, jak widzimy, dośrodkowanie, ta piłka leci, leci, kto tą piłkę strącił, to chyba Krzysztof Bąk, tak, idealnie, dwóch stoperów przesądziło, skupili się piłkarze Arki na bramkarzu Lechii Gdańsk-Kapsie, który zostawili Bąka i Bućko, jak widzimy, bramka 2-2, także muszę się ugryźć w język, gdy powiedziałem w momencie 2-0, jak było w 88 minucie, że to jest kropka nad i. To jest koniec meczu, 2-2. Gdyby ktoś nam powiedział 10 minut temu, że będzie 2-2, to powiedzielibyśmy jedno. Chłopie, przypadkiem na to nie stawiaj. Absolutnie nic. No niestety. A on by wygrał. Dzisiaj wygrał Tomasz Kafarski w nieprawdopodobnych okolicznościach. Przegranym tego wieczoru jest Franciszek Straka. Przegrani są piłkarze Arki. Zdobyli punkt, ale w meczu, w którym zrobili absolutnie wszystko, żeby nas przekonać, że zasłużyli na 3. To jest piękno tego futbolu, naprawdę. Można naprawdę grać pięknie cały mecz. Można być lepszym. Można strzelić nawet 2 bramki. W 88 minucie prowadzić 2-0 i go niestety nie wygrać tego meczu dla kibiców Arki. Trzeba pogratulować Lechii Gdańsk, że potrafiła taki mecz zremisować. Naprawdę dużo rzeczy mnie w życiu zaskakuje, dlatego czasami na wyrost mówię pewne rzeczy i też w 80 minucie to powiedziałem, że to jest kropka nad i. Wszystko wskazywało na to, że drugi mecz ekipy prowadzonej przez trenera Franciszka Strakę u siebie to będzie drugie zwycięstwo. Wcześniej było 3-0 z Krakowią, ale tak się nie stało.